Cześć, witajcie w kolejnym szczegółowym przeglądzie zmian, które wprowadzono w najnowszej wersji 1.4. W dzisiejszym odcinku przedstawię i opiszę Wam kowadło i wszystkie jego funkcje. Życzę wszystkim miłego oglądania. Kowadło to nowy blok umożliwiający nam naprawę, łączenie zaklęć oraz zmiany nazwy przedmiotów. Jego utworzenie wymaga łącznej ilości 31 sztabek żelaza. Tworzymy je z trzech bloków żelaza, które symbolizują powierzchnię, oraz czterech sztabek, tworzących jego dolną część. Aby użyć kowadła, klikamy na niego prawym przyciskiem myszy. Ukaże nam się dosyć prosty interfejs. Mamy tutaj trzy sloty. W pierwszych dwóch łączymy zaklęcia oraz naprawiamy przedmioty, a w trzecim otrzymujemy produkt jednej z tych zmian. Klikając na nazwę przedmiotu, otrzymamy możliwość jej zmiany. Wszystkie te opcje są jednak dostępne tylko za opłatą. Walutą w tym wszystkim są poziomy. Cenę, czyli ilość poziomów, którą musimy zapłacić, widzimy w prawym dolnym rogu okna kowadła. Zacznijmy od najprostszej funkcji, czyli zmiany nazwy przedmiotów. W tym celu w pierwszy slot wstawiamy przedmiot, którego nazwę chcemy zmienić, a następnie klikamy na jego nazwę, usuwamy i wpisujemy nazwę, jaką chcemy wybrać. Jeżeli mamy wystarczającą ilość poziomów, możemy z ostatniego okienka wyciągnąć gotowy produkt. Zmieniona nazwa przedmiotu będzie napisana w kursywie. Ceny za takie zmiany są różne. Zależą głównie od typu przedmiotu, którego nazwę chcemy zmienić. Kolejną funkcją jest lepsza naprawa przedmiotów. Oprócz istniejącej już wcześniej możliwości połączenia dwóch zniszczonych przedmiotów w celu uzyskania jednego z większą wytrzymałością, mamy tutaj drugą, nowszą opcję. Jest to mianowicie możliwość naprawy przedmiotu używając materiału, z którego jest stworzony. Na przykład do żelaznej łopaty żelazo. Diamentowego kilofu, diamenty i tak W pierwsze okno wstawiamy zniszczony przedmiot, a w drugie odpowiednią ilość materiału. W rezultacie wyciągamy z trzeciego okna naprawiony przedmiot. Ostatnią funkcją kowadła jest łączenie zakręć przedmiotów. Jest to dosyć proste. Bierzemy dwa zaczarowane przedmioty i otrzymujemy trzeci posiadający funkcję dwóch poprzednich. W ten sposób możemy tworzyć potężne bronie oraz narzędzia posiadające różne właściwości. Kowadło z czasem ulega zniszczeniu. Ma ono trzy widoczne stopnie zniszczenia. Jedno kowadło wystarcza na około 25 użyć, potem się niszczy i znika. Kowadło jest kolejnym przedmiotem, na który działa grawitacja. Jest to nawiązanie do klasycznych bajek, w których kowadło stanowiło część pułapek i często spadało ofiarom na głowę. Tutaj także możemy użyć je do zamachów na naszych wrogów. Spadające kowadło może zranić gracza. Czym większa wysokość z jakiej leci, tym większe obrażenia gracz dostanie. Noszenie hełmu w pewnym stopniu zmniejsza szkody otrzymywane przez spadające kowadło. Kowadło możemy także użyć jako dekorację. Tworzone z niego filary wyglądają dosyć ciekawie, a samo występowanie kowadło w przeznaczonym dla niego miejscu nadaje pomieszczeniu odpowiedni klimat. Kowadło jest bardzo przydatnym przedmiotem, oferującym nam kilka wyjątkowych możliwości. I to na tyle. Wszystko, co powinniście wiedzieć o tym nowym przedmiocie, tutaj się dowiedzieliście. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, śmiało piszcie w komentarzach, a postaram się wam na nie odpowiedzieć. Doceniam każdą mapkę w górę i z góry za nią dziękuję. Ja mam na imię Patryk, dziękuję wszystkim za obejrzenie dzisiejszego odcinka, zapraszam do kolejnych, życzę miłej gry i pozdrawiam. Czy wiedziałeś, że paląco się strzała aktywuje ładunek wybuchowy?